To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 177, słownik talentu maksymalista. Sezon drugi. Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Ten odcinek jest częścią drugiego sezonu serii Słownik Talentów. W drugim sezonie, w każdym odcinku tej serii możecie posłuchać mojej rozmowy z trzema osobami, w tym przypadku z dwoma, które mają ten talent w swoim top 5. Listę odcinków już zrealizowanych w ramach tej serii możecie znaleźć na stronie mpp.ran/talenty. Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z serii Słownik Talentów. Dawno nie było tej serii. I dzisiaj rozmawiamy o świetnym talencie maksymalista. Maksymalista, czyli talent z domeny wpływania, komunikacji, influencing po angielsku. I moimi gośćmi, tym razem są dwie osoby. Ten odcinek będzie ilustrowany opowieściami dwóch osób, a właściwie rozmową z dwoma osobami. Jest to Agnieszka Szczepanowska i Konrad Czapeczka. Przyjęli moje zaproszenie i przygotowali się, jak to maksymaliści. No i porozmawialiśmy, jak zwykle, o tym, jak ten talent jest widoczny w pracy, jak jest widoczny w domu, kiedy pomaga, kiedy czasami trochę fika i przeszkadza i jak sobie z tym radzić. I nie przedłużając, zapraszam Was do tej rozmowy. Jestem pewien, że nauczycie się wiele o tym talencie, niezależnie od tego, czy go macie, czy nie. Będziecie wiedzieć, z czym się je ten talent. Miłego słuchania. Cześć, witajcie. No hej. Cześć Dominik. Nagrywamy odcinek o maksymaliście, o talencie maksymalista. Mieliśmy tutaj rozmowę w kuluarach przed nagraniem i moja gościnie i gość wymieniali się uwagami, jak to będzie zmaksymalizować jakość tego nagrania, ile tu będzie zostawione, wycinane. A ja wierzę, że będzie dobrze. I będziemy rozmawiać też o tym wymiarze maksymalisty, który chce tak naprawdę jak najlepiej. Co to znaczy w praktyce? Mam nadzieję, że uda nam się w rozmowie to pokazać. Natomiast tak jak zwykle na początku, zanim zaczniemy rozmawiać o samym talencie, dobrze byłoby się przedstawić, żeby słuchacze i słuchaczki Was poznali. Więc Agnieszko, gdybyś mogła powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz, jakie masz talenty jako pierwsza? Okej. Widzę, że kobiety mają pierwszeństwo tutaj, ciekawe. Dobra. No, akurat jesteś u mnie w lewym górnym rogu na ekranie, więc idę od lewej do prawej. Dobrze, tak, może tak, być tak. I tak. Nazywam się Agnieszka Szczepanowska, jestem copywriterem. Specjalizuję się jednocześnie w copywritingu sprzedażowym i pisaniu tekstów pod archetypy marki, co jest takim elementem brandingowym bardziej. Jeżeli chodzi o moje talenty, 5? Tak, to piątka. Dobra. Pierwsza piątka to jest maksymalista, na drugim miejscu mam bliskość, potem jest wizjoner, strateg i współzależność. Nie lubię strasznie tej nazwy współzależność, bo to chodzi o dostrzeganie zależności. Connectedness to jest bardziej taka adekwatna nazwa jak dla mnie. Jasne. Wiele osób mówi, że dla niektórych talentów bardziej do nich przemawiają angielskie nazwy, na przykład talent bliskość. Dla wielu osób lepiej brzmi jako relator, który nakieruje na relacje, a nie tylko na bliskość, która może być... Z tym akurat nie mam problemu, wiesz? Bardziej właśnie z tą współzależnością. No? Jasne, dobra. Dzięki. Konrad? Mam na imię Konrad, tak jak już zdążyliście usłyszeć. Nazywam się Czapeczka i zawodowo jestem trenerem mentalnym w sporcie pracującym. No i pomagam, wspieram sportowców, jak i trenerów osiągać im ich cele. A robię to dostarczając im wiedzę i narzędzia, które mają im pomóc rozwinąć ich umiejętności mentalne. Czyli są to narzędzia i wiedza z zakresu psychologii sportu, ale nie tylko. No również mindfulness, psychologii osiągnięć i szeregu innych obszarów psychologicznych czy około psychologicznych. Mhm. Dobrze, a top 5 talentów? Top 5 talentów, pierwszy to jest aktywator. Aktywator, podobnie jak u Ciebie chyba, gdzieś tam też go masz wysoko. Drugi to self-assurance, pewność siebie, wiara w siebie, chyba tak się to gdzieś tam tłumaczy. Trójka to właśnie connectedness i tu również pasuje mi bardziej nazwa angielska. Jakoś te polskie tłumaczenia nie są do końca dobre. I czwarty po polsku czar, tu podobnie, też mi bardziej pasuje angielskie rozwinięcie tego skrótu.
I na piątym właśnie Maximizer. Na piątym, ale jakoś mam wrażenie, że w codzienności on jest wyżej. To jest tak, jak często mówię na warsztatach, pracując z ludźmi, że Gallup bardzo zwraca uwagę na to, żeby pracować z nimi jako równorzędnymi talentami. Tak naprawdę mówię o dominujących talentach top 10, ale tu nie mówimy o top 10, bo z tego, co kojarzę, to i ty, Agnieszko, i ty, Konradzie, znacie cały swój profil, prawda? Tak. Talentowy. Tak. Jeżeli będzie wam coś pasowało w kontekście dynamiki talentowej, to później możecie to oczywiście wnosić, jeżeli to będzie poszerzało jakieś zrozumienie tego, co działamy. Dobra. Talent maksymalista, talent z domeny wpływania, tej pomarańczowej, czasami żółtej, w zależności jak się wyświetli na ekranie. Jest tam dużo o jakości, o maksymalizowaniu, czasami takie żarty, nie? Że wyciskam wszystko, co możliwe z tego, co robię. To zacznijmy od tego, jak ten talent jest widoczny u was w pracy. Agnieszka powiedziała, że zajmujesz się copywritingiem, ty, Konrad, mówiłeś o byciu trenerem mentalnym. Jak to jest widoczne w takiej waszej codzienności? Przychodzicie sobie rano do pracy i myślicie, kurde, co ja to dzisiaj zmaksymalizuję? Czy jakoś inaczej? Czy jakoś inaczej to działa? Nie, wiesz co, to może najpierw Konrad teraz, co? Żeby było takie równo uprawnienie. Dobrze, będziemy w takim razie tak na przemian. U mnie jest z racji tego, że jakby ta podstawowa, główna część pracy to jest praca z ludźmi, to ten maksymalista jest widoczny w takim pozytywnym obszarze, w pozytywnym dźwięku, w tym, że ja rzeczywiście w pierwszej kolejności zauważam u ludzi ich mocne strony. Ich mocne strony i od razu zaczynam się zastanawiać, jak możemy to wykorzystać, jak możemy to wypuklić, jak możemy skorzystać z tych mocnych stron w kontekście osiągania celu, który ten dany człowiek czy dany zespół, bo z zespołami również pracuje, ma. To na pewno. A z takich mniej pozytywnych rzeczy, nad czym pracuję, to jest to, że długo zajmuje mi wypuszczenie czegokolwiek w wersji tak zwanej ostatecznej. Czy mówimy teraz o książce, czy mówimy o e-booku, czy mówimy o ofercie, czy mówimy o, nie wiem, swoim bio, czy mówimy o, nie wiem, przygotowaniu się do sesji, czy jakimś materiale, czy czasami nawet, nie wiem, podsumowaniu sesji jeden na jeden ze sportowcem, to lubię tam dopieszczać szczegóły. I to z jednej strony jest dobre, ale zauważam, że często jest ograniczające. Mógłbym zrobić dużo więcej i tak naprawdę efektywniej, gdybym trochę wcześniej te rzeczy wypuszczał. Jasne. Co jest ciekawym połączeniem w kontekście aktywatora. I zaraz oddamy głos Agnieszce. Myślę, że to takie wasze pokazywanie, że teraz ty, żeby urównać, zaraz się zatrze. Ale to zauważam, Konradzie, w twojej wypowiedzi, to jest to, że ta pozytywna strona maksymalisty jest skierowana bardziej na zewnątrz, a ta ciemna strona bardziej do środka, tak? Że w tym, co powiedziałeś. Oj tak, no to ciekawa obserwacja. Nigdy w ten sposób nad tym się nie zastanawiałem. Zresztą ja to badanie zrobiłem dopiero w styczniu tego roku, nie? Więc przyglądam się temu zagadnieniu i tym moim talentom stosunkowo od niedawna i wciąż się uczę i zdecydowanie więcej nie wiem niż wiem. Ale tak, no to jest ciekawa obserwacja, że te negatywne, niedojrzałe elementy są bardziej do wewnątrz. No. To jeszcze sobie popatrzymy, czy to jest gdzieś tam też widoczne w różnych obszarach. Agnieszka, u ciebie? No wiesz co, ja się mogę podpisać pod tym, co powiedział Konrad, plus jeszcze coś dodać. Bo tak, ja pracuję jako copywriter i moim głównym hasłem jest daję markom głos. Pracuję z dziewczynami, które tworzą kobiece marki osobiste. No i teraz, żeby pokazać, jakie one są, pisząc dla nich teksty i tworząc osobowość ich marki, ja muszę znać ich mocne strony. A w tym jestem naprawdę specem. Patrzę na nie, słucham ich, nawiązujemy też bliską relację, no bo na drugim miejscu mam bliskość. I w tym momencie ja wiem, że jedna dziewczyna na przykład będzie świetna w pracy z kobietami, które dopiero zaczynają w biznesie. Inna będzie świetna z takimi, które już mają biznes co najmniej rok, tak? Od razu to wyłapuję i to jest bardzo ważne, ponieważ to potem w tekście też widać.
Poza tym, no, jestem bardzo wymagająca wobec siebie. Tutaj masz rację, aczkolwiek powiem ci, że dużo pracowałam nad takim właśnie perfekcjonizmem osobistym. Ale to wymaganie wobec siebie widać na przykład w tym, że na początku pracy z daną klientką spisuję sobie listę obietnic, jaką jej dałam w ofercie. I to jest dla mnie taka checklista, do której ja wracam na koniec pracy i odhaczam, czy wszystko na pewno spełniłam. Jak nie, poprawiam. Wiesz, o co chodzi, nie? Jasne. No, także to jest jasne. To. Także tego maksymalistę widać w tym, że ja dobrze wiem, że nie mogę być najlepsza we wszystkim. Dlatego wybrałam sobie bardzo konkretną specjalizację już w ramach tego copywritingu. Tak? To nie jest pisanie wszystkiego, tylko to jest praca z określonym typem klientów, żeby dać im maksymalne efekty. Tak? No, mogę ci podać jeszcze parę przykładów, ale wiesz, ale to są takie główne. Nie? No, po napisaniu tekstu siadam z nimi i zastanawiam się, jak go podrasować, więc wiesz, ten maksymalista jest u mnie widoczny na każdym etapie tak naprawdę. To zaraz to podpytam, bo użyliście tego słowa maksymalista, maksymalizować, wykorzystywać mocne strony. Tu też pewnie te mocne strony nie są tylko w kontekście Gallupa, bo i w kontekście marki, i w kontekście sportowców te mocne strony też mogą być zupełnie inne, nie wiem. Umiejętność skupiania się, wgląd w siebie i tak dalej, nie? To są takie rzeczy, które mi przychodzą jako pierwsze, które nie są wprost opisywane przez talenty. Natomiast mnie zawsze intryguje, jak pracuję z ludźmi, którzy mają maksymalistę, co oni tak naprawdę maksymalizują. No bo często jest powiedziane maksymalista jakość, ale tak naprawdę może maksymalizować wiele rzeczy. Może maksymalizować ilość, może maksymalizować efektywność wykorzystania czasu, efektywność wykorzystania zasobów. Jak mówicie, że maksymalizujecie w swojej pracy, na razie patrzymy na pracę, zaraz zapytam jeszcze o życie pozapracowe, to tak naprawdę kiedy wy łapiecie te kryteria? Trochę to Agnieszka o tym wspomniałaś, że masz tę checklistę przy rozmowie, nie? Ale jakie jeszcze macie kryteria, które wam pomagają powiedzieć, ok, to jest ta jakość, albo ten efekt, właściwie bardziej o to chodzi, którego oczekuję, który uważam, że jest taki, jaki chcę, żeby wypuścić na zewnątrz. Co wam to pomaga? Wiesz co, jeżeli chodzi o wypuszczenie na zewnątrz, no to tutaj kryterium dla mnie jest to, czy ja wiem na podstawie mojej wiedzy, że ten tekst zadziała sprzedażowo i czy ten tekst dobrze wyraża osobowość danej osoby. Ale także potem dostaję zwrot od klientki i zazwyczaj to jest takie, no to jest taki efekt wow, wiesz, bo to są dziewczyny, które niejednokrotnie współpracowały z copywriterami, ale właśnie miały poczucie takiej powtarzalności. Potem czytają te moje teksty i mówią sobie, kurczę, chciałabym coś podobnego, a następnie otrzymują swój tekst i tak go czują, że właśnie są zachwycone, wiesz, także to jest dla mnie ten drugi punkt, w którym wiem, że to jest dobrze, natomiast trzecim i ostatecznym punktem jest to, jak im potem idzie sprzedaż, bo tak naprawdę o to w tym chodzi, nie? Czyli ten efekt końcowy, po co właściwie oni do ciebie, one, te klientki do ciebie przychodzą, prawda? Tak. No to jeżeli dostaję zwrot, że na przykład pewna dziewczyna, która jest coachem, coachinią, miała do tej pory dwie konsultacje w miesiącu, a w tym momencie w przeciągu 3 dni zabukowała 9 terminów, no to znaczy, że zrobiłam swoją pracę. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, rozumiem. Dziękuję. Konrad, u ciebie? U Agnieszki słyszę, że to jest tak bardzo fajnie ustrukturyzowane i zazdroszczę jej tego, że ma te takie sprawdzacze dla tego maksymalisty. Bo mam stratega. No proszę bardzo, u mnie strateg bardzo nisko i dyscyplina też. Ja mam wręcz odwrotnie. Mocno korzystam z czegoś, co uważam, że u mnie działa dobrze, mianowicie z intuicji i z odczuć. Jakby i skoro to jest moją mocną stroną, tak uważam, to ja się w tym doskonale się we wsłuchiwaniu się w odczucia, które mi daje całe moje ciało, nie? Cały mój organizm. I to jest raz, czyli bazowanie na intuicji, co jest mało modelowalne, więc jakby wybaczcie, drodzy słuchacze, że nic konkretnego tutaj nie dałem. Natomiast drugą strategią, która mi fajnie działa, to jest korzystanie z kogoś z zewnątrz. Mianowicie mam kilka osób, które po prostu proszę o sprawdzenie, czy to dane coś, co chcę wypuścić, co chcę zrobić, czy to jest wystarczająco dobre. Choćby taką osobą, jedną z nich jest mój przyjaciel i wspólnik Rafał Malinowski, który jest zupełnie innym gościem niż ja, ma zupełnie inaczej talenty poukładane niż ja i w tym zakresie się fajnie uzupełniamy.
że zawsze mogę liczyć na to, że jak jemu coś podeślę, to on zauważy coś, czego ja nie zauważę, i z drugiej strony też mi da takiego trochę kopa w dupę, że stary, to już jest wystarczająco dobre, już nie ma potrzeby sprawdzać, czy tam, nie wiem, trzeba o jakiś jeden ton zmienić kolor nie wiem, w książce, nie? Jest good enough. I wtedy wiem, że jest good enough. Jasne. Tak, to na pewno. To jest ciekawe, bo i ty, Agnieszko, i ty, Konradzie, podaliście przykłady swoich talentów, które wam w tym pomagają. Tak, Agnieszka, wspomniałaś o strategu. Intuicja, o której mówisz, ty, Konrad, jest często wspominana w kontekście self-assurance, wiary w siebie, tego talentu. I też ten talent, który macie wspólny, drugi, czyli współzależność, połączenie. Nie? Masz akcje, mogą się przełożyć na takie rezultaty. Tutaj może być widoczna. To jest dla mnie o tyle ciekawe zagadnienie, bo im bardziej... Ja przychodzę ze świata, który ma dyscyplinę wysoko, nie? Dyscyplina, odpowiedzialność, intelekt przemyślany i gdzieś mam te rzeczy poukładane. Ja mam stworzone dużo wcześniej takie markery, do których sobie dążę jako taki kierunku. Wy macie trochę to inaczej. To dopytam jeszcze to, bo to tak ładnie brzmi, że macie te osoby, macie te wskaźniki. To kiedy, może czy jest widoczny perfekcjonizm u was? Czy są takie sytuacje, kiedy to zawodzi jednak i mówicie sobie, jeszcze trochę podkręcę, jeszcze trochę docisnę, nie? Jeszcze mogę pozmieniać ten tekst, nie będzie 9 nowych konsultacji, ale na przykład 12 konsultacji w miesiącu, albo tu będzie jakiś lepszy efekt dla sportowca. Czy kiedyś się włącza taka jednak pokusa, żeby zignorować te rzeczy i powiedzieć jeszcze troszeczkę? No u mnie zdecydowanie. U mnie zdecydowanie, a tym bardziej, że ja mam aktywatora na pierwszym miejscu. I on sobie tak, wiesz, fajnie nie współgra z maksymalistą. Mianowicie, no aktywator, jak jest jakiś pomysł, no to trzeba przejść do urzeczywistniania i tam nie ma zbytniego zastanawiania się, po prostu trzeba robić, no trzeba działać, a nie zbytnio myśleć, zastanawiać się i czekać nie wiadomo jak długo. No i teraz sobie wyobraźcie, jak mi to, jaka tu jest walka z maksymalistą wewnętrznym, nie? Gdzie tu jest, dobra, róbmy, działajmy. I aktywator taki niedojrzały mój, jak sobie jeszcze cofnę się dosłownie parę, nawet miesięcy, a co nie mówiąc lat wstecz, no to jest permanentne branie zbyt dużej ilości projektów naraz na siebie, pomysłów. Taki trochę nierealny optymista, nie? Z tego aktywatora i wtedy dochodzi do takiego przeciążenia, nie? Że maksymalnie jest, ojej, no to dobra, tyle wzięliśmy, dobra, miałem to dowieść, a teraz trzeba to jeszcze na super ekstra poziomie dowieść, nie? Bo to nie może być przecież dobre, to musi być doskonałe. No i tu się tworzą, tak, przeciążenia takie również mentalne, no. Ja się z tym po prostu źle czuję, że wziąłem na siebie za dużo, a nie lubię zawodzić ludzi, więc to dowożę. A dowożę to przeważnie kosztem tej higieny takiej codziennej, nie? Snu, odpoczynku. Okej, bo pewne jedną rzecz trzeba jednak oddzielić, że to, o czym mówię, jeszcze jakiś czas temu było dużo mocniej zauważalne. Jakby to jest jeden z takich głównych moich obszarów pracy nad sobą w ostatnim przynajmniej roku, jeżeli nie dłużej. I zauważam postęp w tym zakresie, natomiast oczywiście, że się zdarzają jeszcze takie dni, czy tygodnie, czy jakieś konkretne sytuacje, gdzie ten maksymalista w połączeniu z tym niedojrzały maksymalista, w połączeniu z niedojrzałym aktywatorem robią spustoszenie, głównie właśnie w takiej dbaniu o siebie, nie? Czy to jest odżywianie, czy to jest sen, czy przepracowywanie się. Dzięki. Agnieszka, u ciebie? A możesz powtórzyć pytanie? Tak, ono było w kontekście tego, czy zdarzają się takie momenty, bo mówiliście o tych takich metrykach, które wam pozwalają powiedzieć, okej, okay, to już jest dobre, wypuszczamy, nie? Że te punkty styku. A pytam trochę o takie sytuacje, kiedy jednak to się przełącza w perfekcjonizm i jeszcze dopieszczę, jeszcze doprecyzuję, jeszcze nie jest tak, gotowe. Tak, no właśnie, tutaj element przepracowania, to o czym mówił Konrad, no to jest chyba niestety typowe. To znaczy, wiesz, ja całe szczęście staram się maksymalizować nie tylko jakość tego, co daję, tak, ale także maksymalizować mój proces po to,
żeby w tym procesie uwzględnić czas na regenerację. Okay. Bardzo do tego dążę. Jeszcze nie jestem w tym punkcie, ale dążę do tego. Ale rozumiem jak najbardziej. To jest paranoja, tak? Może nie tyle biorę na siebie za dużo, co tak cisnę na to, żeby ten efekt był maksymalny, że odbywa się to kosztem mojego odpoczynku. Więc tutaj na pewno maksymalista trochę utrudnia, ale i tak jest ze mną lepiej niż kiedyś, bo pamiętam jak, Boże, ile to było lat temu? Już chyba 15. Jak zaczynałam pracę etatową, jeszcze wtedy jako realizator dźwięku, ten mój perfekcjonizm był na takim poziomie, że ja sobie tworzyłam listę spektakli, które w miesiącu realizowałam. Jeżeli popełniłam najdrobniejszy błąd, którego nawet nikt nie zauważył, wypuściłam milisekundę później dany dźwięk, no to wpisywałam sobie minus. To była masakra. Wow. I potem wiesz, patrzę na listę w miesiącu, nie? I mam połowę tego miesiąca oznaczoną minusami, bo drobne błędy przecież ludzie robią. Ja też jestem człowiekiem. No w tym momencie już trochę bardziej jakby toleruję właśnie moje człowieczeństwo. Także jest lepiej, no. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą pracę w zawodzie copywritera, to dopóki ja nie otrzymałam wielokrotnie informacji zwrotnej, że to co daję, to jest 150% tego, co ktoś oczekuje, to właśnie bardzo cisnęłam się na to, żeby dać 100% w moim pojęciu. Dopiero potem się nauczyłam, że jeżeli ja w moim pojęciu daję 99% i zatrzymuję się, żeby dotrzymać terminu, ponieważ dalsza praca, ilość tej pracy, którą musiałabym włożyć, jest nieporównywalna ze wzrostem efektu, tak? Że to tak twardo powiem, no to mogę się zatrzymać, tak? Bo to i tak będzie więcej niż ktoś chciał ode mnie dostać i na pewno będzie zadowolony. Także musiałam się tego nauczyć, naprawdę. To było bardzo trudne, ale udało mi się. Jasne. To znaczy, że ty, Agnieszko, ale też do ciebie pytanie, Konrad, stosujecie zasadę Pareto, właśnie, że wiecie, że jest ten pół odcięcia, że kolejna praca później już nie przynosi takiego wielkiego zmiany efektu? To, co powiedziałeś Agnieszko, mi trochę to brzmiało, nie? Że większość efektu przychodzi z mniejszej ilości pracy i ten później docyzelowanie. Ja znam zasadę Pareto jak najbardziej. Wiem, że 20% tego, co robimy, daje 80% efektu, ale i tak robię, wiesz, 99%. Nie? Ale wiesz, walka o ten 1% była bardzo trudna, więc doceńmy to. Doceniam, ja bardzo doceniam. Dlatego właśnie szukam, zaraz was będę pytał też, jak sobie z tym pracowaliście, bo to jest bardzo cenna lekcja dla słuchaczy i słuchaczy, bo po to nagrywamy ten odcinek, żeby im pokazać, że ten maksymalista może mieć różne odcienie, ale że można z nim pracować, nie? Więc mam nadzieję, że to się uda pokazać. Ty, Konrad, masz jakieś taką właśnie w działaniu zasady Pareto, że wiesz, że okej, już włożyłem tyle energii i kolejna energia już nie przyniesie aż takiego dużej zmiany? Czy? Tak, wiesz co, jakby od jakiegoś czasu, mniej więcej od roku, mocno zwracam na to uwagę i zaczynam zauważać, że zaczynam na to zwracać uwagę również innym. Nie dalej jak kilka dni temu właśnie w Stali Rzeszów, gdzie też pracuję, jest taki projekt, który ma dostarczać baza wiedzy z różnych obszarów i psychologicznego, i przygotowania motorycznego, i regeneracji, i tak dalej. I specjaliści z danych obszarów mają dostarczać treści, które są potem publikowane w takiej fajnej, przystępnej formie dla organizacji, dla dzieciaków, dla zawodników akademii, nie tylko. I jeden z trenerów przygotowania motorycznego miał tam dostarczyć już ileś materiałów, nie udało mu się w terminie dostarczyć aż tylu. I mówi, wiecie, no bo ja bym chciał, żebyśmy to, najlepiej to nagrali, żeby to było nagrane, nie napisane, tylko nagrane. A jak już będzie nagrane, to nie, przecież nie smartfonem. To nagrajmy to porządnie lustrzanką, zaprosimy dział marketingu, żeby przyjechał. Oni to potem porządnie jeszcze zmontują, wstawią tam logo do tego nagrania. To będzie jeszcze z podkładem muzycznym. I słucham go i o kurczę, no ja. Jakbym słuchał siebie jakiś czas temu. Dokładnie ten sam sposób myślenia. Mówię, słuchaj, Miłosz, bo to akurat Miłosz ma na imię, serdecznie pozdrawiam, jak będzie nas słuchał, że nie masz odczucia, że jak będziesz chciał utrzymać te standardy, to przez najbliższe 2 lata może się nie pojawić żaden materiał? No, chyba masz rację, wiesz? Dobra, to zrezygnujmy może z tego nagrania lustrzanką, ale musi być tam wstawione logo Stali Rzeszów, żeby było. Mówię, okej, no to jeszcze na ten temat porozmawiamy. Także ja zaczynam zauważać u siebie przez fakt, że mocno się temu przeglądam i to nawet nie od momentu, kiedy zrobiłem test Gallupa i mi wyszedł ten maksymalista wysoko i sobie poczytałem również i dowiedziałem się więcej o tej niedojrzałości
maksymalisty, tylko dużo wcześniej ja czułem, że to u mnie jest duży problem, że to zaniżone poczucie własnej wartości, jak jeszcze szło w parze z tym maksymalistą i z tym dezadaptacyjnym perfekcjonizmem, no to, to było straszne dla mnie, więc zacząłem nad tym pracować. Nie wiem, myślę, że jakieś dwa lata temu mniej więcej robiłem też, korzystając z nurtu terapii schematów, robiłem tam też test. I tam jeden ze schematów ograniczających, który mi wyszedł zdecydowanie najmocniej, to był właśnie schemat, który w tamtej nomenklaturze nazywa się hiperkrytycyzm i wysokie standardy osobiste. I wtedy też się temu zacząłem przyglądać, bardziej pracować nad tym. Jakby bardzo, bardzo do mnie się przyklejają różnego typu hasła, za którymi stoi, wiadomo, jakby większa teoria i więcej przekonań, typu, że nie wiem, zrobione jest lepsze od doskonałego, good enough, że good enough jest good enough i nie trzeba, nie trzeba więcej, że nie wiem, że doskonałość to jest sposób podróżowania, a nie stacja, do której się dojeżdża, że tak naprawdę nigdy nie da się do tej stacji dojechać i jak my będziemy mieli przekonanie, że my możemy dojechać do doskonałości, to się będziemy tylko spalać. My możemy w danej chwili zrobić doskonałość taką, na jaką nas w danej chwili stać. Nie? I to jest sposób podróżowania przez życie. I jakby tego typu lekcje, stwierdzenia, hasła bardzo mocno ze mną rezonują i ja wiesz, ja sobie je wypisuję, powtarzam, afirmuję i między innymi dzięki temu dużo szybciej mi się włącza ten alert w głowie. Okej? Okay? Może wystarczy, nie? Żeby pielęgnować w sobie ten perfekcjonizm, tylko że adaptacyjny, bo to może być naprawdę przemocna strona i niwelować te negatywne skutki tego dezadaptacyjnego, kurde, trudne słowo do wypowiedzenia, perfekcjonizmu. No. Dzięki. Od razu podałeś też trochę sposobów, jak z tym pracowałeś. Ty, Agnieszka, u siebie też pracowałeś, bo mówiłeś o tym, że coraz częściej zauważasz ten moment, że to nie jest 100%, 99% i wcześniej. Czy też masz jakieś metody na to, żeby właśnie zauważać, kiedy wpadasz w ten perfekcjonizm i powiedzieć, ok, odcinam, tu jest ten moment, że warto już wypuścić, iść do przodu? Wiesz co, powiem ci, że wyjdzie tutaj zabawnie, nie? Że maksymaliści, żeby dojrzeć swój talent, powinni pójść na terapię. Bo ja też byłam na terapii. Ja też byłem na terapii, więc... Super, okej, okay, świetnie, promujmy terapię, bo to bardzo fajna sprawa. Natomiast ja byłam z innego powodu, tak? Ja jestem DDA, dorosłym dzieckiem alkoholika i takie osoby jak ja, to jest większość społeczeństwa polskiego chyba w naszym pokoleniu, takie osoby jak ja właśnie mają odruchowo tendencję, przynajmniej część z nas, do bardzo dużych wymagań wobec siebie, a małych wobec otoczenia. I w pewnym momencie musiałam się z tym zmierzyć. Miałam jakąś sytuację w życiu, w której po prostu poczułam, że tak, to jest to. Ja nie chcę mojej córce dawać takiego przykładu. Więc poszłam na tą terapię i tam właśnie uświadomiłam sobie, że wymaganie od siebie więcej niż się wymaga od innych, to nie jest dobra droga tak naprawdę. I paradoksalnie ja musiałam się nauczyć wymagać troszkę więcej dla siebie od innych, tak? A bardziej akceptować siebie jako osobę, która po prostu popełnia błędy, tak? Więc naprawdę, no w przypadku maksymalisty wydaje mi się, że terapia to jest fajna sprawa, tylko trzeba trafić na dobrego terapeuta, nie? Jasne. I dobrać odpowiedni też nurt terapii i tak dalej. Tak. Też pokazujecie taką potrzebę maksymalizowania siebie, w sensie pracowania nad sobą, doskonalenia siebie. Doskonalenia w sensie akceptacji, zobacz, nie? Tak, no. Tak. To doskonalenie właśnie nie przez wyciskanie i dochodzenie do granicy, tylko lepsze działanie dla siebie, dla innych. Też każdy z was wspomniał też o innych osobach. To jest w ogóle fajne, pozwolę sobie dodać fajne, co mówisz, bo ja jak zyskałem większą samoświadomość i przy okazji również świadomość na temat różnych rzeczy, czynników, która według mnie samoświadomość i świadomość, no i tak jest bazą zawsze, punktem wyjścia do tego, żeby efektywnie nad sobą pracować. Dopiero potem kolejne techniki, narzędzia, nurty i tak dalej. To spostrzegłem, że ja w zasadzie mogę tego mojego maksymalistę, może nawet nie całkiem dojrzałego, ale wykorzystać do tego, żeby on mi maksymalizował rzeczy, które są zaniedbywane przez maksymalistę.
jak chociażby właśnie regeneracja, odpoczynek, sen, odżywianie, czas z rodziną, planowanie lepsze i tak dalej, i tak dalej. I go tutaj zaprzągnąłem do pracy nad tymi obszarami, które zaniedbywałem i widzę znaczną poprawę, więc taka dwutorowa praca. Żeby ten mój maksymalista był dojrzalszy, no to te wątki dotyczące terapii, samoświadomości i przepracowania tego perfekcjonizmu dezadaptacyjnego i równoległe korzystanie z maksymalisty do tego, żeby te zaniedbane obszary maksymalizować. Żeby się nie wykończyć i dbać tak też jest. O inne sfery, prawda? Tak, dokładnie, ja też się staram, tak? Natomiast tak jak ty, jestem w procesie jak najbardziej. Bardzo fajnie, że o tym wspominacie i ja was zaraz popytam jeszcze, jak się maksymalizuje te inne obszary, bo tam też może działać bardzo pozytywnie i przeszkadzająco. Natomiast chciałem porozmawiać o tym pozytywnym stronie maksymalisty, o którym wspomnieliście, czyli łatwość zauważania mocnych stron u innych osób. Nie wiem, czy łatwość, że macie możliwość zauważenia mocnych stron i z nimi pracowania. I tak naprawdę jak to się dzieje? Przychodzi do was człowiek, no bo obydwoje, i ty Agnieszko, i ty Konradzie pracujecie z ludźmi. Ty mówisz, że copywriting marka, no ale to zawsze jest marka osobista, człowiek, nie? Tak. Tu jest sportowiec, to trener. To też marka osobista. Tak. No i przychodzi taki człowiek i jak to się dzieje, że wy możecie popatrzeć na człowieka, no pewnie nie przez popatrzenie, ale rozmowę, jakieś narzędzia, ale właśnie to mnie intryguje. Jak wy wyciągacie, to ten człowiek jest w tym dobry. Ma takie możliwości, na tym się możemy skupić. To jest coś, na czym możemy budować. Jak ten proces wygląda tak waszymi oczami w praktyce? Mhm. Wiesz co, nie wiem, teraz już w kolejności się pogubiłam, więc zacznę. Tak, już zrezygnujmy z kolejności. Dobra, okej. Okay. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj każdy maksymalista będzie miał inaczej, że bardzo duży wpływ będą miały na te inne talenty. Ponieważ u mnie, żebym mogła zauważyć czyjeś mocne strony, ja muszę kogoś poznać, tak? Ja muszę usłyszeć naprawdę, co dana osoba ma do powiedzenia i ją jakby wyczuć, bo mówiłeś wcześniej, Konrad, o intuicji, ja też z intuicji bardzo korzystam. To wiesz, mam w połowie tak naprawdę w pierwszej szóstce takie talenty twarde, tak? A w połowie czysto relacyjne, bo empatię mam na szóstym miejscu. Więc właśnie wiesz, tutaj wydaje mi się, że najbardziej gra właśnie ten talent bliskość, empatia i też właśnie współzależność, zauważanie tych zależności pomiędzy daną osobą, a innymi osobami, a jej biznesem, a światem. Więc wiesz, z tego to płynie. Ja po prostu rozmawiam z drugą osobą i w miarę poznawania jej jestem w stanie powiedzieć jej, słuchaj, jesteś świetna w tym, tym, tym i tym. Zauważ to, doceń to. Naprawdę warto. Więc tak, tutaj nie ma, wiesz, żadnych czarów. To jest po prostu czysta empatia i zwracanie uwagi na drugiego człowieka. Tak, tutaj się podpisuję obiema rękami pod tym, co powiedziała Agnieszka, że by relatywnie w krótkim czasie móc dostrzec te mocne strony, te talenty u innego człowieka, to kluczem będzie uważność w obcowaniu z nim. Nie mówię tylko w rozmowie, bo u mnie to akurat jest jakby ważnym też elementem, jest obserwacja. Jeżeli mam możliwość obserwowania sportowca, zawodnika, piłkarza często w warunkach rywalizacji sportowej czy w treningu, no to mam świetną okazję, jako że sam kiedyś byłem sportowcem, to jest mi to też łatwiej dostrzec, żeby dostrzec te jego walory, atuty stricte sportowe, czy to fizyczne, czy taktyczne, czy techniczne, jak i te mentalne. A już gdzieś w rozmowie, będąc uważnym, tutaj też jakby korzystam mocno z moich talentów, tych relacyjnych, takich jak komunikacja, czy łódź, nie pamiętam, co tam jeszcze mam, ale budowanie relacji uważam jest moją silną stroną. Lubię ludzi, lubię ich poznawać i wtedy dbając tak naprawdę o to, żeby być w tym procesie rozmowy z tym drugim człowiekiem, to ja też mogę wychwycić z tego, co on mówi o różnych rzeczach, nawet nie tylko opowiadając o sobie, ale o różnych innych sytuacjach, jego przekonania o sobie samym, o świecie, o innych ludziach i w tych jego przekonaniach również dostrzec te silne strony. Więc u mnie to jest dwuwymiarowe, to jest taka obserwacja tych silnych stron stricte sportowych, a potem obserwacja tych silnych stron w zakresie mentalnym.
mentalnym zakresie jego mindsetu i przekonań, które budują wartości, przekonań, które budują go jako człowieka, co jest może nawet ważniejsze, bo jest pewnie trudniej nawet wytrenowywalne niż jakaś tam taka czy nie inna umiejętność, nie wiem, techniczna w danej dyscyplinie. Jasne. Wydaje mi się, że też zwracacie uwagę na dużą waszą umiejętność przekazywania tego drugiej osobie. Bo to, że wy to zauważycie, to jeszcze jest jeden element. Ale żeby ktoś to zauważył, ta osoba, żeby to zauważyła i uwierzyła w to, to jest warunek konieczny, żeby mogła z tym pracować, nie? I też obydwoje wskazaliście, jak o tym rozmawiacie, jak to pokazujecie. To też jest, myślę, że jakaś umiejętność, może z tego talentu, może też z innych talentów, ale istotna. Ale mamy jeszcze tutaj drugą stronę tego pozytywnego. Cały czas mówię o pozytywnej stronie maksymalisty, dostrzegania potencjału. No bo ja wyobrażam sobie, że czasami przychodzą osoby do was w waszych obszarach kompetencji branżowych, które chciałyby coś, ale wy możecie dostrzec, że one nie mają potencjału. Bo maksymalista w sobie takim też w swoim podejściu, w tym talencie jest zawarte nie tylko, że dostrzega mocne strony, ale dostrzega potencjał. I chce pracować z tymi ludźmi, którzy mają potencjał, a może trochę mniej chce pracować z tymi ludźmi, którzy mają mniejszy potencjał, no bo to nie jest najlepsze wykorzystanie energii i waszej własnej i tych ludzi. No i tyle teoria. Pytanie, jak to jest w zderzeniu z praktyką u was, nie? Z życiem? Czy zdarzają się takie sytuacje, powiedzieć, nie, wiesz co, nie widzę tej możliwości, żebyśmy mogli pracować, bo nie widzę potencjału na wyniki? Ojej, u mnie to jest bardzo mocne. Trochę tu jest we mnie taka walka na poziomie wartości, nie? Bo z jednej strony mam głębokie przekonanie o równości wszystkich ludzi, podchodzeniu do każdego w taki sam sposób, traktowania wszystkich jakby tak samo dobrze, a z drugiej strony zdecydowanie mam takie wewnętrzne odczucie, że ja chcę pracować z jak najlepszymi, ja chcę pracować stopem i się najzwyczajniej w świecie męczę, kiedy pracuję ze sportowcami czy trenerami o niższym potencjale ich umiejętności, poziomu, na który oni mogą wejść. A już w ogóle taki killer kompletny dla mnie, to jest jak ten potencjał jest niski i do tego jeszcze, bo tak się czasami zdarza, kiedy to nie osoba przychodzi do mnie bezpośrednio, tylko jestem zatrudniony przez organizację, gdzie dany sportowiec czy trener pracuje, ta osoba też nie wykazuje jakiejś wielkiej determinacji w pracy nad sobą. No to dla mnie to już jest krzyżyk i szukam tylko sposobu, jak w delikatny sposób się wymiksować z tego typu współpracy. Przeważnie to się dzieje tak, że włączam swojego maksymalistę na maksa i wtedy te wymagania zabijają te osoby i ona sama się wykrusza ze współpracy. To okrutne. Także, dosyć. Tak, wiem. No. Skuteczne, tak? Dobrze, a u ciebie Agnieszka? Jak to jest? Wiesz co, ja mam tak naprawdę trzy rodzaje kryteriów, jeżeli chodzi o osoby, z którymi nie chcę i nie mogę pracować, bo nie osiągnę z nimi najlepszych efektów. I tak, po pierwsze chodzi o system wartości. Tak, ja chcę pracować z osobami, które chcą zmieniać świat na lepsze, tak? W ten czy inny sposób. Ja na przykład pomagam kobietom zarabiać lepsze pieniądze na tym, co kochają. I jeżeli przychodzi do mnie kobieta, która też ma jakąś taką misję, która chce pomóc, nie wiem, kobiecie odnaleźć się lepiej w relacji ze swoim partnerem, albo tworzy piękne strony internetowe, które właśnie pomagają także zarabiać lepsze pieniądze, no to w tym momencie tak, jak najbardziej mamy pole manewru. Natomiast jeżeli przychodzi do mnie nawet ktoś, kto ma świetny budżet, ja bym mogła na tym super zarobić, tak? Ale on po prostu produkuje alkohol, no to ja uważam, że alkohol jest w naszym kraju tak rozreklamowany, że już więcej reklamy nie potrzebuję. Ja się do tego nie muszę przekładać. Więc wiesz, znaczy nie mam nic, wiesz, nie jestem purystką, tak? Raz na jakiś czas wypiję sobie, nie wiem, lampkę szampana czy coś w tym stylu, ale biega o to, że wiesz, że już starczy, nie potrzeba tutaj więcej. Druga sprawa to jest kwestia mojego charakteru i mojego takiego pragnienia wolności w biznesie, tak? Jeżeli przychodzi do mnie klient, który
z miejsca przyjmuje taką pozycję władczą, tak, że pani mi tu zrobi, pani tędy droga. Ja pracuję na zasadach partnerskich, potrzebuję też tego, żeby klient się zaangażował w ten proces pracy, ponieważ nie chodzi tylko o samo napisanie tekstu, ale właśnie o odkrycie mocnych stron i chodzi o to, żeby zbudować bliską relację. Z tą osobą nie zbuduję bliskiej relacji, więc nie ma szansy na super efekt, więc po prostu dziękuję, kieruję do kogoś innego, komu może to pasować. A trzecia sprawa, w tym takim współczesnym marketingu bardzo istotna jest wiedza o klientach, tak? I jeżeli na przykład przychodzi do mnie osoba, która jest na samym starcie swojego biznesu i ona by bardzo chciała już w tym momencie super zarabiać, tak? Natomiast nie chce robić badania rynku i tak naprawdę nie chce sobie znaleźć jakiejś swojej niszy i no chciałaby, żeby to jej tak zadziałało, o czary mary, nie? No to uświadamiam tą osobę, że takiego efektu jeszcze w tym momencie nie osiągnie. Że mogę jej napisać tekst, który będzie skuteczny do tego i tego momentu, tak? Ale nie daje jeszcze super efektu. Jeszcze jest przed nią jej własna osobista praca, tak? Więc tego typu klientów nie odrzucam tak totalnie, ale jednocześnie uświadamiam im, ile jest jeszcze pracy przed nimi, zanim takie super efekty, jakich marzą, będą chcieli osiągnąć. To jest po prostu taka, wiesz, maksymalna uczciwość, nie? Jasne, no. Jasne. Taką duża różnica, jedną, którą widzę między wami, to jest to, że jak czasami klienci do was przychodzą. Tu Konrad wspomniałeś, że czasami ci klienci są przez organizację, więc to tak. Nie oni wybierają pracę z tobą, tylko organizacja wybiera. Tak. Tak, Agnieszka mówi, że to często klienci do ciebie przychodzą. Tak. Ale jest jedna ogromna wspólna rzecz, o której powiedzieć się troszeczkę inaczej, to jest warunek wymagany, żeby ta osoba była zaangażowana i chciała pracować. Oj, tak. I obydwoje o tym wspomnieliście, że wtedy wy też rozumiem, że czujecie, że okej, to przynajmniej jest podstawowa wartość, na której można budować. Ja to uczciwie i jasno komunikuję na samym początku, że to jest jakby warunek przeze mnie wymagany. Jedno to jest podejście partnerskie i dbanie o to, żeby ta nasza relacja i zaufanie do siebie rosło, bo uważam, że relacja w mojej pracy jest i zawsze będzie fundamentem. A drugim właśnie takim ważnym dla mnie filarem jest zaangażowanie i używam metafory kajaku, że jakbyśmy razem wsiedli teraz do kajaku, decydujemy się na współpracę, przybijamy sobie piątkę, wsiadamy razem do kajaku, mamy po jednym wiośle. No i teraz jak jeden z nas tylko będzie wiosłował, to kajak się kręci w kółko. I ile by któryś z nas wysiłku nie wsadził w to wiosłowanie, kajak tylko mocniej będzie się kręcił w kółko. Ja wymagam, oczekuję zaangażowania. To tak samo inne porównanie do czegoś, co sportowcy znają bardzo dobrze, zresztą trenerzy również, czyli do wysiłku fizycznego. Jeżeli ja mam jakiś cel, dajmy na to jakiś taki prosty, nie wiem, wzmocnić mięśnie klatki piersiowej. Idę do trenera przygotowania motorycznego, proszę go o to, żeby mi powiedział, co ja mam robić. On mówi, stary, rób pompki. Okej, pompki. To już wiem, co mam robić. Teraz jak mam to robić? No i tam trzeba zwrócić uwagę na wiele różnych szczegółów, że szyja musi być przedłużeniem kręgosłupa, że łokcie muszą mieć blisko tułowia, żeby sobie nie rozrobić krzywdy, że brzuch powinien być napięty, pośladki napięte, miednica zrotowana, stopy blisko siebie i tak dalej, i tak dalej. To teraz ja już wiem, jak mam tę pompkę robić. Fajnie, mam informację, co i jak mam robić, żeby osiągnąć mój cel. Tylko, że nikt nie zrobi tej pompki za mnie. To ty musisz tą pompkę zrobić, nie? I jak ktoś we współpracy ze mną nie będzie robił tych metaforycznych pompek, no to wtedy jakby będziemy potrzebowali sobie podziękować, no. Bo szkoda czyjegoś czasu, mojego czasu i pieniędzy tej osoby czy organizacji, która płaci za tą pracę. Jasne. Myślę, że też się bardzo właśnie pojawia maksymalista w waszych opowieściach. Nie? Że też maksymalizowanie waszej energii, czując, że wy możecie tę energię poświęcić na osoby, które są bardziej zaangażowane. Tak. Więc wasza praca będzie bardziej wykorzystana. Tak. Jeszcze mam taką jedną refleksję, bo zaraz przejdziemy do tego maksymalisty w rzeczach pozazawodowych. Natomiast mam taką refleksję, bo maksymalista jest w domenie wywierania wpływu i dużo o tym mówicie tutaj, ale też dużo pokazujecie, jak ten maksymalista wpływa na relacje, jak jest w tej części relacyjnej wykorzystywane, ale też w kontekście wykonywania, jak wpływa na to, że ktoś coś robi albo nie robi. Więc też dzięki za to, że pokazujecie, jak ten talent można wykorzystać w innych domenach niż tylko ten, do której należy. Dobra, idąc w stronę takich prywatnych rzeczy, przed tym nagraniem byłem na spacerze z psem i zwykle na spacerze
dzwonię do osób, które mi są bliskie, praktycznie na wszystkich spacerach dzwonię. I rozmawiałem z Anią, która też ma maksymalistę wysoko i zadałem jej pytanie, jakie pytanie powinienem zadać maksymalistom, z którym będę rozmawiał. I Ania parafrazuje, bo nie pewnie dokładnie powiedziała, ale prosiłem, żebym zapytał, czy też nalewacie herbatę po brzegi, żeby jak najwięcej się zmieściło w kubku, żeby jak najbardziej wykorzystać przestrzeń w kubku i czas na korzystanie z tego. Oczywiście trochę z uśmiechem, ale chodzi o to, jakie rzeczy ty też w takim życiu prywatnym maksymalizujecie? Co jest przejawem tego talentu tak na co dzień? Ojej, ja tak skrajnie teraz, żeby pokazać, jak ten maksymalista w życiu takim codziennym działa, to ja jestem nawet gotowy maksymalizować ułożenie tego, wiecie, jak jest dozownik na mydło w łazience, to żeby ten dziubek, nie wiem jak to się fachowo nazywa, z którego się wylewa mydło, żeby ułożony podajnik chyba na? Podajnik, żeby w odpowiednią stronę, żeby mój ruch mógł być krótszy i szybszy o te milisekundy, kiedy ja myję sobie dłonie. I się bardzo irytowałem, się zastanawiałem, jak to się dzieje, że ja go przestawiam cały czas do środka właśnie, żebym moją prawą ręką mógł kliknąć, żeby od razu miał na lewej ręce, a on za każdym razem jest na zewnątrz. I w końcu pyta mojej żony, nie? Co się dzieje? Nie? Jakby, czy ty to przestawiasz? A on mówi, tak, bo ja lewą ręką naciskam na prawą rękę. No nie, no i ty mi utrudniasz robotę, bo ja za każdym razem to muszę poprawiać, a ja to maksymalizuję. Także takich sytuacji u nas w domu jest wiele, a ja... Jeszcze do tego sądzę, że to jest powiązane, to moje zamiłowanie do minimalizmu od dobrych kilku lat jest mocno powiązane również z maksymalizmem. I ja od dobrych 2 lat, co tylko jestem w stanie, to wyrzucam, sprzedaję albo oddaję z domu. Nie? I tutaj mamy z żoną też sporo różnych rozmów bądź kłótni. O to, żeby jak najwięcej z domu wyrzucać, sprzedawać czy oddawać. A moja Ola ma jeszcze inaczej w tym względzie, także mamy ciekawe. No. Użyj słowa jeszcze, więc... Tak, w domyśle, że to jednak ona bardziej się nagnie w moją stronę. Okej. Wiesz co, no tak, słuchałam ciebie i po prostu, wiesz, spiekłam raka, bo no cóż, trzeba to nazwać po imieniu, to jest pedanteria, tak, też mam zapędy pedanteryjne, natomiast ja przyjęłam, że nie mam fizycznych możliwości, żeby było tak fajnie w tym domu, jak ja bym chciała. Mam swoją idealną wizję, jak powinno być wszystko ułożone, żeby można to było maksymalnie szybko znaleźć, tak. I też nienawidzę nadmiaru rzeczy, więc śmieszne, nie? Maksymalista, minimalista. Mój partner akurat ma takie tendencje, żeby... On jest fanem promocji. To jest człowiek promocja. Przychodzi do domu i mówi, słuchaj, kupiłem na promocji tam, nie wiem, 3 worki mąki. Ja mówię, okej, ale po co? Zobacz, taki jeden worek zmieścisz dokładnie w tym miejscu tej naszej niewielkiej szafeczki, tak? Natomiast te 3 worki to gdzie postawisz? 2 na blacie będą stały na wierzchu, nie ma sensu, nie? Więc wiesz, no tak, te zapędy właśnie takie pedanteryjne i minimalistyczne też u mnie widać. A oprócz tego, ten mój maksymalista przejawia się też w tym, że no niestety, ale trochę funkcjonuje jako taki motywator dla i mojego partnera, i mojej córki, bo dość często rozmawiamy o tym, no właśnie, ja mam jeszcze wizjonera na trzecim miejscu, nie? Więc teraz dość często rozmawiamy o tym, jakie oni mają cele. Bo moim zdaniem oni żyją troszeczkę z dnia na dzień i to jest dla mnie takie trudne do zrozumienia, nie? Bo ja żyję w ten sposób, że ustalam sobie cele na rok, przyjmuję to, że ten cel mogę zrealizować nie w rok, a w 2, okej, dobra, to jest życie, ale ja go zrealizuję. Dlaczego? Ponieważ ustalę go, jeszcze go sobie zwiększę jako maksymalistka, potem wykorzystam moje talenty takie jak uczenie się, akurat mam na 11 miejscu, fokus, skupienie, i strateg, który mi opracuje strategię dojścia tam. Ja nie muszę wiedzieć od początku, jak tam dojść, ale się dowiem. I to jest dla mnie sposób na życie, nie? Takie właśnie rozwijanie się, dążenie do czegoś, życie marzeniem, a takiego życia z dnia na dzień nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle i to może być takie troszeczkę, no, męczące dla nich, prawda? Niestety. Zaraz zapytam z ciekawości też Konrada, jak u niego z tym planowaniem i z tymi obszarami. Natomiast tak tylko odbijając trochę jak lustro, to co ja usłyszałem u ciebie, Agnieszka, to jest to, że to jednocześnie pomaga, no bo ty masz te cele, wizje i zwykle jak się stawia cele, to się je osiąga i się ma coś bardziej. Jest to intencjonalne działanie, intencjonalne życie. Mhm.
I te rzeczy się dzieją, nie? Bo planowanie służy temu, żeby realizować. Ale jest też ta ciemna strona tego, że czasami to może być w poprzek, nie wiem, życia rodzinnego albo właśnie jakieś tam nieporozumienie, bo inni nie rozumieją, z czego wynika to nasze chęć zmaksymalizowania tego czasu, czy energii, czy przestrzeni, którą mamy na działania takie poza pracą. Więc tak, widzę taką dualność, nie? Że z jednej strony pomaga, ale też trzeba warto uważać. Ciekawe, dzięki. Tak, niestety. Tak, tutaj również Agnieszka bardzo dobrze rozumiem, bo ja też futuristic wizjonera mam na 7 miejscu, do tego fokus na 6, więc potrafię się dobrze skupić na dochodzeniu do mojej wizji. I nie myśląc aż tak nad carpe diem, że będę sobie żył tu i teraz i zobaczymy, jak to będzie, bo ja dokładnie wiem, gdzie chcę dojść i jestem gotów sporo poświęcać tu i teraz, żeby tam dojść. Choćby jakby wielu ludzi się dziwi i cały czas mnie namawia, jakby kupiłbyś sobie nowy samochód, nie? Przecież jeździsz 20-letnim samochodem wartym, nie wiem, 3000 zł, on w każdym momencie może się zepsuć i co? No, ja monitoruję sobie to, co jest dla mnie ważne, czyli bezpieczeństwo, to, żeby jakby kluczowa część w tym samochodzie się nie zepsuła i żeby on nie padł już teraz, ale dla mnie to nie jest ważne, żeby on był nowy, nie wiadomo jaki, żebym zmarnował właśnie, to są moje przekonania, zmarnował pieniądze na nowy samochód, czy tam jakiś nowszy, bo to mnie oddala od tego, żeby być niezależnym finansowo tak szybko, jak to możliwe. Tam jakby mam swoją konkretną datę. Żeby też nie wyjść na takiego sadystę, to jednak potrafi się trochę nagiąć, a takim przykładem na to jest moja relacja do książek. Ja pamiętam, że jak miałem jakiś magazyn, nie wiem, tam Men's Health czy jakiś inną gazetę, nie wiem, Brawo Sport chyba było kiedyś nawet jeszcze, to ja nienawidziłem jej komukolwiek pożyczać. Jak ktoś gdzieś coś skrobnął, albo nie daj Boże zagiął róg, ojej, ale byłem zły. Także ja do tej pory zresztą bardzo rzadko pożyczam książki. Ja nawet jak pożyczam, to od razu sobie zapisuję na liście, komu, kiedy i co pożyczyłem, żeby to potem odzyskać. Ale w biurze, w którym teraz siedzę, czyli w pokoju mojego mieszkania, mam regał z książkami i mam też 15-miesięcznego synka. No i ten synek lubi te książki, nie? Tylko że nie czytać. I często jak zaglądam do tego pokoju, to dwie dolne półki po prostu leżą gdzieś porozrzucane po całym pokoju i nauczyłem się przy nim akceptować to. Po prostu to akceptuję. Dla niego byłem w stanie zaakceptować nawet taką świętość jak moje książki, więc też uczę się być w tym moim perfekcjonizmie i takim pedantyzmie również czasami elastyczny. Jak moja żona usłyszy, że ja się nazywam pedantem, to też zwariuje, ponieważ mam też taką tendencję, że nie lubię tracić czasu na myślenie, w co się ubrać. Więc jeżeli mam taką możliwość i sytuacja tego nie wymaga, to po prostu ubieram się w dres, który złapię w szafie i w najbliższą bluzę, która nie jest brudna i wychodzę na spacer. To jakby dla mnie nie jest ważne, co tam ktoś o mnie pomyśli już teraz. Ta wiara w siebie na drugim miejscu, w talentach też w tym pomaga. Tak, także ten pedantyzm jest też nie we wszystkim. Jest. Maksymalizacja czasu jest. Ale tak. Też poruszyłeś ciekawy wątek, Konrad. Ja to usłyszałem pierwszy raz tak bardzo wyraźnie, kiedyś jak rozmawiałem z taką panią, która miała dyscyplinę bardzo wysoko. Ta dyscyplina dojrzała, bardzo jej pomagała w pracy, organizacja, przewidywalność i dalej. Ale potem przychodziła do domu, gdzie miała 2-letnie dziecko i dyscyplina, plan już był bardzo przeszkadzający. I trochę o tym mówisz. Też ciebie, Agnieszko, dopytam, czy masz jakieś takie przestrzenie, bo Konrad trochę o tym powiedział, że w pracy pomaga, to w domu może czasami być trudniejsze, ale widzę, że adaptujesz się do sytuacji. Czy ty masz takie coś, że pewne zachowania maksymalisty w jednym kontekście są pomagające, a w innym są utrudniające, albo odwrotnie? Wiesz co, to znaczy tak, na pewno utrudniają życie moje i rodzinie, nie? No bo tak, złóż sobie maksymalistę i osobę z wysoką wrażliwością na dźwięki, która pracuje z domu. No to jaka jest atmosfera u mnie w domu w momencie, kiedy ja piszę? Ma być absolutna cisza, tak? I to jest dla nich przecież masakra, to jest terror. I no,
No, za 2 lata się przeprowadzam. Tak na razie czekam na koniec podstawówki mojej córki, ale póki co, póki mam takie warunki, jakie mam, no to naprawdę, szczerze mówiąc, ja czasem mojej kochanej rodzinie współczuję. No. Rozumiem. Także to na pewno utrudnia. A jeżeli chodzi o ułatwianie, no to nie wiem, myślę, że już mówiliśmy wcześniej, wiesz, tutaj o tych rzeczach, które ułatwiają. To właśnie głównie, jeżeli chodzi o biznes, to jest naprawdę bardzo fajny talent, tak? Ale jeżeli chodzi o życie rodzinne, czy nawet bycie klientem, wiesz? Klientem, okay. Tak, tak, bo to też jest taki wątek, nie? Bo zobacz, ja na przykład zanim coś kupię, no bo tutaj Konrad mówi o tym minimalizmie, Konrad, ja noszę dżinsy, topy i swetry, wiesz? Mam takie, które wszystko ze sobą pasuje, wiesz? Nie przejmuję się tym i nawet się nie maluję, szczerze mówiąc, bo po prostu no. O, w to mi graj. Stawiam na naturalność i uważam, że nie od... Bardziej ludzie imponują mi, nie wiem, swoją wiedzą, osobowością, tak? Swoimi wartościami, niż wyglądem. No i zgodnie z tym żyję. No ale teraz wiesz, jeżeli przychodzi do kupienia czegoś, na przykład choćby sprzętu elektronicznego typu oczyszczacz powietrza, no to robię taki research. Śmieję się, widzę, że rozumiesz. Dokładnie tak samo. No, że to na pewno jest coś, co będzie mi służyło przez lata. Nie kupuję bubli, tak? Albo jeżeli chodzi o usługi, strasznie nie lubię takich usług typu wydmuszka, gdzie ktoś... tworzy wielką atmosferę, że o, ja się tutaj tak postaram, będzie super, będzie pani zadowolona, tak? Natomiast potem wychodzi, że efekt jest taki sobie. I tak naprawdę to dał z siebie jakieś 50% swoich możliwości. No to staram się nie być krytyczna wobec tej osoby i staram się nie podcinać jej skrzydeł, tak? No bo jednak chciałabym, żeby po kontakcie ze mną się czuła lepiej. Ale jeżeli ta osoba będzie mnie cisnęła na przykład o wystawienie opinii, no to powiem jej na pewno, że mam dla niej pewne pomysły na ulepszenia tego, co mogłaby zrobić. I na pewno powiem jakby, co mogłoby tutaj być lepiej w tym procesie. No więc tak, nie? No, nie jest to miły talent. Nie jest to miły talent na pewno. Chyba, że właśnie my mamy coś wykonać dla kogoś. To w tym momencie to jest talent boski. Jasne. To jest, zaraz mam na ten temat myślę, a propos osoby, która czasami przebywa z osobami, która ma maksymalistę. Natomiast jeszcze mam pytanie a propos tego maksymalizowania prywatnie. Nie wiem, czy wy jak na przykład jedziecie na wakacje, to wy maksymalizujecie to doświadczenie, w sensie, żeby jak najwięcej zobaczyć w tym czasie, albo nie wiem, jak najwięcej miejsc odwiedzić, albo jakiś taki inny przejaw tego, to też może być dobre. Ja na przykład jestem dosyć kiepski w organizowaniu czasu. Jak jadę gdziekolwiek i jest ze mną ktoś, kto ma talent maksymalista, to ja wiem, że ja dużo więcej doświadczę, bo ta osoba zadba o to, żebyśmy wykorzystali maksymalnie czas. Nie wiem, czy u was też tak działa, czy nie. Moja żona bardzo mocno na tym korzysta. Tak, bardzo mocno. Pamiętam, jak pojechaliśmy w podróż poślubną do Paryża na tydzień. Ja przed wyjazdem kupiłem 3 przewodniki. 3, bo jakby jeden był za mało, to kupiłem 3. Lonely Planet, jeszcze tam z 2 inne. I przez 6 z tych 7 dni robiliśmy po przynajmniej 20 km dziennie. Pieszo. I ja byłem przeszczęśliwy, kiedy tam o 22 nie, padaliśmy na łóżko w hotelu, pijąc jakieś tanie francuskie wino, na którym się nie znaliśmy. I miałem odhaczone, nie? W tym w moim planie, że dobra, no to ten punkt, tamten punkt, tutaj Notre Dame, ale przy Notre Dame jeszcze była taka malutka coś tam i to też zobaczyliśmy. Także tak, lubię to planować. Czasami jest męczące realizowanie tego z osobami, które mają inne podejście do podróżowania. Nie? Więc jakby wtedy rozdzielenie się jest dobrym pomysłem. No i rzeczywiście sobie wyobrażam, że jest to duża wartość dla kogoś, kto jedzie, lubi coś zobaczyć, jak już się jedzie, ale nie lubi tego planować. To dobrze wziąć maksymalistę ze sobą. Ja z tego bardzo korzystam. Ale ty mówiłaś, Agnieszka, że tak nie masz, nie? Że to u ciebie akurat tak nie działa. Nie? Ja mam dokładnie odwrotnie, wiesz, ponieważ w życiu codziennym mam swój plan, tak, i go realizuję, mam swoją checklistę, współpracuję sobie ładnie tutaj z Asaną i tak dalej. No, to w momencie, kiedy jadę gdzieś na urlop, tak, niezależnie od tego, czy jadę, wiesz, gdzieś na wakacje w naszym kraju, czy poza jego granicami, ja chcę maksymalnie odpocząć. Bez planu. I chcę maksymalnie dużo poczuć, ale na spontanie. Czyli wiesz, nie jestem tym typem osoby, która sobie stworzy checklistę, że muszę teraz odwiedzić ten zabytek, ten zabytek, ten zabytek, ten zabytek. Po pierwsze,
najprawdopodobniej pojadę gdzieś do lasu, w naturę, a nie do jakiegoś miasta, tak? Ale nawet gdybym była w jakimś mieście, bardziej chciałabym zobaczyć sposób, poczuć sposób, w jaki żyją osoby, które tam mieszkają. Tak? Zapuścić się w jakieś takie uliczki, które są być może nie tak popularne, tak? Ale odczuć atmosferę tego miejsca. To by było dla mnie istotne, a nie odhaczanie kolejnych rzeczy. Także tutaj akurat mamy inaczej. Chyba pierwsza wyraźna różnica. Coś innego maksymalizujecie tak naprawdę, nie? Pamiętając o tym, że talenty mówią o pewnych sposobach działania myślenia i reagowania, ale nie mówią o wartościach, o potrzebach, o wizji życia, o przeszłości i tak dalej, nie? I się bardzo różnimy i jesteśmy też bardzo podobni, bo ja maksymalizuję planowanie wyjazdów i maksymalizuję go też w ten sposób, jakby z szerszego poziomu patrząc, że jeden wyjazd w roku to jest taki, jak przed chwilą powiedziałem, a inny to jest zupełny luz, nie? W sensie wiem tylko, gdzie jadę i tyle, i koniec. I mam podobnie jak Agnieszka, że bardzo lubię naturę, bardzo. Jak tylko mam okazję, to najlepiej bym pojechał w góry. I tam, gdzie mi nogi poniosą, no, cieszę się wszystkim, no, choćby jakimś kwiatkiem czy mrówką, która przechodzi właśnie po ścieżce i w ten sposób. Także to zależy z jakim celem, gdzie jadę. No. Jasne. A ja wam powiem, że z mojej perspektywy posiadanie maksymalistów w swoim otoczeniu jest bardzo przydatne. Dojrzałych maksymalistów, bo ja bardzo często się właśnie też, korzystając z tych wszystkich rzeczy, o których mówicie, że są dla was dostępne, ja się często konsultuję. Na przykład, nie wiem, przygotowuję program czegoś, nie wiem, kursu czy e-booka i jak wiem, że mogę dać do sprawdzenia komuś, kto ma maksymalisty wysoko, to dostanę naprawdę dobry feedback. Ja później sobie mogę przejrzeć go i wybrać, co dla mnie jest ważne, istotne, co nie, ale to już mam listę gotową. Więc ja bardzo, bardzo doceniam takie osoby, jak wy z waszymi talentami. I mam nadzieję, że macie też osoby wokół was, które was doceniają za to, że im wnosicie takiego maksymalistę do życia. No, ze sobą. Moje klientki doceniają, ale w życiu osobistym niekoniecznie. Dobrze. To jest ciekawe, czy jakby zrozumieli też, gdzie w życiu osobistym korzystają z waszych maksymalistów, czy by tego nie poznali. Może takie małe zadanie domowe, nie? Dla was to. Wiesz co, właśnie tutaj mój partner ma przeciwne talenty niż ja, bo ja mam maksymalistę, a on ma naprawianie. Ja mam wizjonera, on ma kontekst. On działa od przeszłości do teraz, ja od teraz do przyszłości, więc fajnie, że sobie zrobiliśmy ten test, bo dzięki temu przynajmniej rozumiemy, gdzie my się poruszamy. Dokładnie. I akceptujemy to. Dokładnie. A to brzmi wartość. Pokazanie kontekstu dla futurysty, dla wizjonera może być bardzo fajne, nie? Że te wizje mogą być oparte w kontekście. No to się uzupełnia. Dokładnie, bardzo, bardzo dużo partnerstwa. Też ty, Konrad, wspominałeś w kontekście twojego wspólnika, że macie przeciwne albo uzupełniające się talenty i też z tego korzystacie, nie? Więc tak. Też ja mam dyscyplinę na 32, on dyscyplinę ma na pierwszym. Także właśnie. Choćby jedno z drugich. Dobre zupełnienie. Mam jeszcze jeden wątek, który chciałem w tym naszej rozmowie poruszyć, bo już rozmawiałem około godziny i chciałbym tak praktycznie zakończyć. Trochę o tym mówiliście. Chodzi mi o rozwój tego talentu, bo rozwój was w kontekście tego talentu dokładniej. Wspominaliście o uważności, o uczeniu się obserwacji i tak dalej, ale może macie jeszcze jakieś rady dla osób, które by chciały ten talent rozwijać? Czego warto się uczyć, jak się warto uczyć, albo jakie obszary, rzeczy zgłębiać, poznawać? Co byście mogli poradzić osobom z talentem maksymalista? Wiesz co, chyba to, żeby potrafiły się zatrzymać. Zatrzymać, wiesz, tak? O ile ludzie z innymi talentami, podejrzewam, nie? Albo patrzę na inne moje talenty. Faktycznie... ich tendencja powinna iść w kierunku tego rozwijania, tak? Tego maksymalizowania tamtych talentów. To maksymalistę trzeba umieć zatrzymać, trzeba umieć powiedzieć sobie stop, trzeba umieć powiedzieć sobie właśnie good enough. Dopiero w momencie, kiedy nauczyłam się rozumieć, że coś jest wystarczająco dobre i że mogę właśnie, Konrad mówił o tym nawet, że mogę działać z tym, co mam teraz i osiągnąć maksymalny efekt, jaki jestem w stanie teraz osiągnąć, dopiero w tym momencie zaczęłam żyć w jakiś sposób taki swobodny, zaczęłam być wolna, tak, w moim życiu. Wcześniej hamowałam siebie, tak, poprzez właśnie taki nadmierny perfekcjonizm. Więc mi się wydaje, że dla maksymalisty właśnie paradoksalnie kluczowe jest to, żeby nauczyć się zatrzymać.
Więc tak, w jaki sposób się nauczyć? Przez praktykę, przez próbowanie, przez takie powiedzenie sobie, a spróbuję w tym momencie zrobić to i zobaczę, co się stanie. Na pewno się nie stanie nic złego, bo i tak zmaksymalizujecie to bardziej niż osoby, które tego talentu nie mają. Dzięki, bardzo, bardzo fajna rada. Ja, może tak troszkę na początek szerzej, czyli nie konkretna technika, a większa strategia albo obszar, w którym szukać, to wróciłbym do tego, o czym już mówiliśmy, czyli terapia. Naprawdę zachęcam i to nie tylko maksymalistów, ale generalnie każdego, żeby na jakimś etapie swojego życia skorzystał z dobrodziejstw terapii, znalazł po prostu odpowiedni nurt. Wgląd w siebie niesamowity, nie? Oj, olbrzymia wartość. Odpowiedni nurt i odpowiedniego terapeuta. Na szczęście świadomość w tym zakresie rośnie w naszym kraju. Już terapia nie jest postrzegana jako, nie wiem, choroba psychiczna czy jakieś wariactwo. Drugą taką filozofią, nurtem, który myślę wpłynie bardzo udojrzewiająco, nie wiem, czy takie słowo, ale go użyję, na maksymalistę, to będzie stoicyzm. Nie pamiętam teraz, to tutaj ty będziesz większym szpecem i możesz zasugerować jakąś konkretną, od czego zacząć, konkretny pierwszy krok. Nie wiem, stoicyzm na każdy dzień chyba jest taka książka, tam są tak, fajne, tak, bardzo krótkie. Tak, Piotra Stankiewicza, tak, jest najlepszą książką na początek. Trzecia rzecz to jakby, no właśnie, to jest w sumie przez proces terapii, przez stoicyzm, przez wiele różnych rzeczy można jakby przebudować tak naprawdę swoje przekonania, no bo to o to w tym wszystkim chodzi, na temat doskonałości, na temat tego, co jest idealne, co nie jest idealne, na temat tego, jak hierarchizować dla siebie wartości, czyli szukać w różnych miejscach zmiany przekonań, które będą uplastyczniały, uelastyczniały tego, uefektywniały tego maksymalista. O wielu takich przekonaniach, które ty tutaj mówiliśmy, które się kryją za właśnie tymi stwierdzeniami, hasłami jak good enough, czy zrobione z lepsze od doskonałego, czy właśnie ta doskonałość to proces, a nie efekt. To chyba to, czyli sprowadzając to do jednego mianownika, szukać sposobów na budowanie coraz większej samoświadomości i to będzie punkt wyjścia do zmiany. Trochę innym językiem, ale to samo, co mówi Agnieszka, nie? Czyli zatrzymanie się i to też pomaga, świadomość siebie. Poprawię tylko siebie, bo powiedziałem złego autora. Stoicyzm na każdy dzień roku, bardzo fajna książka Ryana Holidaya, a miałem na myśli książkę Piotra Stankiewicza, Sztuka życia według stoików. To jest tytuł, który miałem na myśli. Natomiast to jeszcze na koniec ja się podzielę jedną rzeczą, bo jak czasami pracuję ze stoikami, z maksymalistami, Jedno nie wyklucza drugiego. To korzystam z moich doświadczeń z czasów jeszcze, jak byłem programistą. Tam była taka bardzo fajna metoda, jak się współpracowało z innymi osobami w zespole, żeby każdy brał swoje zadanie i oddawał i nie polegali na tych zadaniach. To ustalaliśmy coś, co się nazywało definition of done, definicja zrobionego. Czyli zanim zaczęliśmy coś robić, to była definicja, co znaczy, że to jest zrobione. I to zawsze... I to się pomagało zatrzymywać właśnie. To jest taka świadomość tego, to tak. Gdzie ja robię? Czy ja już doszedłem do tej granicy zrobionego? Czy już przekraczam ją, bo widzę, że mam jakąś przyjemność? I to bardzo często pomaga właśnie zatrzymać się, popatrzeć świadomie i podjąć świadomą decyzję. Czy chcę iść dalej? Czy to już jest zrobione, bo tak sobie zdefiniowałem wcześniej? Świetny sposób, no. Bardzo. Przypomina też tą metodę wyznaczania celów SMART. Znasz tak, na pewno, nie? Tak. Że cel ma być konkretny, mierzalny, atrakcyjny czy ambitny, wiesz, i tak dalej, nie? No to właśnie tak, ja w ten sposób wyznaczam cele, bo inaczej przecież bym je przesuwała w nieskończoność. Dokładnie. Musi być mierzalny i skończony. Tak, jest jeszcze ograniczony czasowo, nie? Do kiedy Tak, dokładnie. Że mamy konkretne rady dla jeszcze, maksymalistów. Jeszcze jedna strategia mi przychodzi do głowy z tej naszej rozmowy. Żeby tak uelastycznić tego naszego maksymalistę, to jest zdecydować się na dziecko. Tak. To jest... O tak. To jest taki nie dla mocny wszystkich krok, dostępne. Ale tak. Terapia jest szokowa i może pomóc. Jasne. Nie dla wszystkich dostępnych, czasami wystarczy zwierzak, i który... O, też.
który w tym pomaga. Nie, zwierzak nie wystarczy. Nie, nie, to jest nie ten, ja rozumiem, ja że nie ten poziom. Ja tymczasowo, wiesz, dla zwierząt ze schroniska i nieraz mam tutaj takie małe kociaki, które świrują o 4 w nocy, ale to jeszcze nic jest w porównaniu nie, z nie ten poziom, rozumiem. Dobrze. Tak. Kończąc powoli, bardzo Wam dziękuję za pokazanie maksymalisty w tak bardzo wielu różnych barwach i połączenie z różnymi talentami i Waszych doświadczeniach. Na koniec zawsze proszę moich gości, gościnie, o podzielenie się jakimś tytułem książek, które byście chcieli polecić słuchaczkom, słuchaczom, no i powiedzenie, gdzie Was szukać. Jeżeli ktoś chciałby się z Wami skontaktować, dopytać, to gdzie Was szukać? Tutaj może wskażę, Agnieszka, gdybyś mogła zacząć. Aha, wiesz co, ja zastanawiałam się, jakie książki mogłabym polecić, bo słuchałam wcześniej, przygotowując się maksymalistycznie do odcinka, wiesz, poprzedniej wersji. Jasne. Ale akurat jeżeli chodzi o talenty Galupa, to nic, tak? Natomiast gdyby na przykład słuchała nas jakaś dziewczyna, która chciałaby naprawdę oddać swoją osobowość w ramach swojej marki osobistej, to bardzo serdecznie jej polecam taką książkę The Hero and the Outlaw. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Margaret Mark i Carol Pearson. To jest książka, która wprowadziła archetypy właśnie do marketingu. I można się tam bardzo wiele dowiedzieć, także o sobie. Więc serdecznie polecam. A gdyby jakaś kobieta chciała się wyzwolić z oczekiwań społeczeństwa i nareszcie powiedzieć dość i zacząć żyć taką swoją wewnętrzną mocą, to Biegnąca z wilkami, Pinkoli, to jest moc w tej książce, naprawdę. Trzeba do niej dojrzeć, ale jest to coś niesamowitego. Zbiór mitów z całego świata, przekazywanych do tej pory ustnie, zebrane przez autorkę i objaśnienie tego, co te mity oznaczają, co symbolika tych mitów. Wiem, że to jest może trochę wykracza poza tematykę tego odcinka, ale to są takie dwie książki, które naprawdę bardzo mocno na mnie wpłynęły, więc stwierdziłam, że wymienię je. Dziękuję, że się nimi dzielisz. Ta druga książka, ona do mnie już tak wielu różnych kanałów trafia, że chyba zaraz po skończeniu nagrywania sobie zamówię i w końcu położę na półce, żeby przeczytać. Także dziękuję za podbicie. No jak chcesz jakby tak poczuć w tekście, na czym polega moc kobiet, wyjątkowość kobiet i to właśnie, czego wy mężczyźni czasem nie rozumiecie, to polecam, naprawdę, wiesz, to pomaga. Może rozumiesz akurat, wiesz, nie mówię, że ty nie. Myślę, że część rzeczy mam dostępnych, część rzeczy mam niedostępnych poprzez to, że nie mam dostępu do pewnych doświadczeń z powodu ograniczeń fizjologicznych lub kulturowych, dokładnie. Dokładnie. I mam nadzieję, że to będzie dobra przeciwwaga do Niewidzialnych kobiet, która jest bardzo smutną książką pokazującą, jak kobiety są systemowo pomijane w wielu rzeczach projektowania. Więc biorę dla siebie tę książkę. Super, cieszę się. Konrad? Dobrze, że pytasz o książki, a nie o książkę, bo jakbym miał wybrać jedną, to pewnie bym miał dużą trudność. Jako, że studiuję teraz psychologię i to czytam sporo literatury takiej specjalistycznej i mimo wszystko tutaj raczej nie polecam, bo to się dość trudno czyta. A jest sporo literatury napisanej prostszym językiem, również z zakresu psychologii. Tutaj żeby... Zaryzykuję stwierdzenie, choć unikam słowa każdy, ale zaryzykuję stwierdzenie, że ta książka jest prawie dla każdego. I już od kilku lat się do niej zabierałem, a obecnie ją czytam i robi na mnie olbrzymie wrażenie i daje do myślenia i prowokuje do myślenia. To jest Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla, czyli psychiatry i psychoterapeuty, który był też więźniem w obozach koncentracyjnych. Jest twórcą logoterapii, jednej z metod psychoterapeutycznych, ukierunkowanych na coś, co jest dla mnie ważne, czyli na poszukiwanie sensu. Czytam też teraz, ja lubię czytać kilka książek równolegle, to aktywator się włącza we mnie. Jak się mam zdecydować na jedną, to nie jestem w stanie, czytam kilka. Książki Irvina Yaloma, to jest też psychiatra, psychoterapeuta amerykański, który bardzo fajnie pisze opowieści psychoterapeutyczne, opowieści ze swoich procesów terapeutycznych z klientami, takie książki jak Istoty ulotne czy Kat miłości. Nie tylko dla psychologów czy psychoterapeutów, a dla każdego, kto się interesuje psychologią, wglądem siebie, mega polecam.
z czegoś, co jest bardziej do talentów, do tematu odcinka, to książka, która jeszcze się nie pojawiła, ale niedługo będzie miała swoją premierę, czyli twoją książkę, którą piszesz, przepraszam, nie pamiętam z kim, ale niedługo będzie. Z Malwiną Angerman-Kowalską. Tak, znając twoją twórczość, podejście do tematu, to będzie dobra książka. To będzie dobra książka, której brakuje na polskim rynku, dlatego że jak się zrobi test Gallupa, to przeważnie ludzie nie wiedzą, co dalej. A w moim przekonaniu, w moim odczuciu z tego roku, jak niespełna roku, jak korzystam sobie z wyników tego testu, to jest przefantastyczne narzędzie, które jednak, jak tak sobie rozmawiam z wieloma ludźmi, jest chowane do szuflady. Mam raport, wiem, jakie tam są moje talenty i co dalej? I nic dalej. Więc to czuję, że będzie dobra książka. Polecam, mimo że jeszcze nie przeczytałem. W ciemno. Dobrze. Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz. Teraz wiesz, podnosisz poprzeczkę. Tak. Atomowe nawyki pewnie większość twoich słuchaczy zna, tak. Ale też książkę, którą uwielbiam i która fantastycznie pokazuje, jak budować nawyki, jak wygląda proces zmiany i jak robić to trwalej, bo angażując do tego swoją tożsamość. Nie? Także jak ktoś zna, nie czytał i słyszy po raz któryś polecenie, to zachęcam. Dobra. Dzięki bardzo za polecenia. To jeszcze gdzie was szukać? Też jeszcze w takiej kolejności, jak mówiliście o książkach. Agnieszko, gdyby ktoś się chciał z tobą skontaktować, to gdzie powinien się udać? Wiesz co, w tym momencie przechodzę proces rebrandingu, takiego fokusowania się już na moich klientkach docelowych. Moja stara strona to jest copywritingdlabiznesu.pl, natomiast nowa będzie na domenie głosmarki.pl albo archetypowy głosmarki.pl, muszę to przemyśleć, ale raczej głosmarki.pl. Tak na bieżąco będziemy, jasne, na bieżąco będziemy aktualizować w opisie odcinka. Zwykle odcinki żyją dłużej niż po publikacji, więc jak ktoś trafi za rok, to już będzie trafił na twoją nową stronę, a wcześniej jeszcze na starszą, także dzięki za to. Chyba, że potem będę czuła potrzebę zmaksymalizowania i stworzenia czegoś dalej. Dasz nam znać, a my podmienimy w opisie odcinka, żeby było zawsze aktualne. Okay. Konradzie, gdzie ciebie znaleźć? Nie można znaleźć w Krakowie i Rzeszowie stacjonarnie. Jakby ktoś się chciał umówić na kawkę, którą od niedawna pijam, to zapraszam. A w sieci nie mam jeszcze swojej strony. Myślę intensywnie, nie tylko myślę, ale działam w kierunku bloga, ale to zostawiam, bo jeszcze go nie ma. Więc Instagram, Facebook. Z tego, co mi wiadomo, to jak się wpisze czy w jedno, czy w drugie Konrad Czapeczka, to na tę chwilę jest tylko jeden taki. Więc to ułatwia znalezienie mojej osoby. I jeszcze jedno miejsce, w którym można mnie znaleźć, to społeczność intencjonalnie. Tam to jest fajne miejsce do poznawania się, do wymieniania doświadczeniami. Także tam też zapraszam. Dobrze. Wszystkie linki będą umieszczone w notatkę do odcinka, więc będzie można znaleźć. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę godzinę, 20 minut razem spędzone. No to my ci dziękujemy. Ja się uśmiecham, bo ja bardzo często, ja nagrywam ten odcinek, zawsze mają na myśli jakąś wartość, konkretną wartość dla słuchaczy, słuchaczek i zwykle się kończy tym, że ta wartość jest dostarczana i ogromna wartość jest dla mnie też, bo ja się dużo uczę, dużo słyszę i dużo przemyśliwuję, więc dałeś mi dzisiaj informacje, które sobie gdzieś zapisywałem i też nauczyłem się czegoś o waszych branżach, ale też o maksymalizacji, także dziękuję za to. Ja również chciałem wam bardzo podziękować tobie za moderowanie tego procesu, fajne pytania, Agnieszce za podzielenie się swoją perspektywą. Dobrze było usłyszeć, że jest taka bratnia dusza i równocześnie dowiedzieć się czegoś nowego dla siebie w kontekście pracy nad tym, żeby mój maksymalista był dojrzalszy, bo też sporo cennych i wartościowych rzeczy się dowiedziałem od Agnieszki, także dziękuję wam. Super. Czyli też miałeś takie wrażenie, że właściwie mamy dużo rzeczy, kopiuj, wklej, tak? Tak. Uśmiechałem się sam do siebie przez pół rozmowy. To jest bardzo częsty objaw przy tych odcinkach z serii Słownik Talentów. Ja też tak mam. To jest często powtarzana fraza. Myślę, że chyba najczęściej. No. Dobrze. No, przyjemnie było cię poznać, Konrad, naprawdę. Przyjemnie było tutaj być. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. 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 Dziękuję bardzo Agnieszce i Konradowi za to, że tak pięknie podzielili się swoim talentem z różnymi jego odcieniami i też bardzo praktycznie, bo jak robiłem sobie notatki z tego, co mówiła moja gościnia i mój gość,
nauczyłem się sporo, widzę sporo nowych informacji, takiej refleksji, więc mam nadzieję, że też będę mógł bardziej pomagać osobom z tym talentem. Jeżeli wy macie jakieś pytania, coś chcielibyście dodać, może macie ten talent, może macie kogoś w swoim otoczeniu, kto ma ten talent, to zapraszam na bloga mpp.run/177, jak numerek podcastu, odcinka podcastu. Tam możecie skomentować, rozmawiać. Jestem pewien, że też Konrad i Agnieszka, jeżeli o coś ich zapytacie, to odpowiedzą. Także zapraszam do komentowania. Zapraszam też do sprawdzania, co się dzieje na Instagramie. Ostatnio dzieje się tam bardzo dużo. Publikujemy nowe treści. Często one też wpadają na bloga, więc warto odwiedzać. Na koniec, jak zwykle, bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Będę to powtarzał. Nie do znudzenia. Będę powtarzał, bo to jest bardzo istotne. Ten podcast bez was nie istnieje, więc dziękuję, że jesteście, że mogę nagrywać, że rozmawiamy, że dyskutujemy, że inspirujemy się wzajemnie. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!